Siemano widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj jesteśmy na serwerze kidowice.pl. Oczywiście wy również możecie wejść na ten serwer i sobie zagrać, jest to serwer, prawda, mój, na którym możecie zagrać, jest masa widzów, masa trybów, no dobra, masy trybów nie ma, ale spokojnie, za niedługo mam nadzieję, że pojawią się nowe tryby tutaj. Ja bardzo walczę, ale to mogę wam obiecać, że ja bardzo walczę o to, żeby pojawiły się jak najszybciej bedwarsy na tym serwerze i mam nadzieję, że się pojawią. Ostatnio mieliśmy rozmowę i mogę wam powiedzieć, że, boże, na powiedzieć, że zrobiliśmy krok w dobrą stronę. Więc mam nadzieję, że bedwarsy pojawią się jak najszybciej i że będziemy mogli sobie zagrać, bo bedwarsy to jest moim zdaniem to jest podstawa. Mam nadzieję, że się uda, że się wszystko dopnie i że będą naprawdę fajne bedwarsy, a ja mam naprawdę fajny pomysł na to, jak te bedwarsy zrobić, żeby były wyjątkowe. W każdym razie, słuchajcie, dzisiaj jesteśmy na serwerze Kidowice, jak widzicie, jestem w miejscu, w którym kiedyś, ja nie mam flya, czekajcie, sobie włączymy flya, żebym mógł polecieć. W tym miejscu był dom Milki. Pamiętacie, jak ją trollowałem? No to tutaj był jej dom na przykład, nie? No i właśnie ona sobie jakby nie przedłużyła działki w ogóle. Rzeczywiście jej to zdemolowali tak, że tutaj już nie ma do czego wracać, krótko mówiąc. Jest jakiś napis shop, no po prostu powiem wam, widzowie, zachowaliście się jak ostatnie, prawda, buce, rozwalając ten dom, ponieważ to był jej dom, ona mogła tutaj mieszkać, mogła mieć się dobrze, a gdzie jest? Kurczę, właśnie nie wiadomo, gdzie jest i nie może tu mieszkać, bo żeście wszystko puścili z dymem i jest po prostu fatalnie. Więc dzisiaj postanowiłem odmienić trochę tą sytuację i dzisiaj zadzwonię do Milki i razem z nią stworzę nową działkę. Wiecie dlaczego? Bo moja działka również straciła ważność, żeście ją puścili z dymem. Więc krótko mówiąc, jesteście, że tak powiem, w formie. Ja mam nadzieję, że uda nam się teraz znaleźć idealne miejsce na mapie. Takie miejsce, żeby nikogo tam nie było, żebyście nie mogli tego znaleźć i żebyśmy mieli bezpieczną bazę w naszym, prawda, tutaj na serwerze. To jest oczywiście tryb Kidowice SMP, więc widzowie możecie wbić. No a ja, o, patrzcie, kogo my tu mamy. Cześć. Witam. Właśnie przesłuchiwałam się, kiedy mnie przedstawisz. Kiedy no nie, po prostu jakby ja sobie zaczynałem odcinek, nie? Ja mówię do widzów, że zaraz będę do ciebie dzwonić. Tak. Ja nie chciałem mówić, że już jakby ze sobą gadamy, nieważne. W każdym razie, dzisiaj, jak widzicie, jest Milki ze mną. Cześć, witam wszystkich widzowie. Witamy. No dobra, ja. Słuchaj, musimy znaleźć miejsce na nową naszą działkę. Ta działka się nie nadaje. Widzowie mi po prostu puścili z dymem mój dom, w ogóle wszystko. Nie, jest mi przykro, widzowie. Szczerze, jest mi przykro, normalnie. Bo ja się starałam. Chcesz coś powiedzieć widzom? Jakby powiedzieć, jak bardzo ich nienawidzisz? Nie, ja was kocham, ale nie róbcie tak więcej, to pierwsze. A po drugie, ja już wiem, że ty mnie trollowałeś, tak? I wiesz co, nie rób tak więcej. Nie rób. Co? Tak, ja wiem. To nie byłem ja. To nie byłem ja. Widziałam ten film, jak się nade mną znęcasz. Oj tam, od razu znęcasz. Ja się po prostu dobrze bawiłem. Dobra, słuchaj, znajdźmy nowe miejsce na naszą działkę. Ja proponuję tak, wpisz sobie spawn, idziemy na spawna w tym momencie. Ponieważ tutaj jest taka fajna rzecz, zapraszam, jesteś tutaj? No czekaj, bo ja muszę 5 sekund czekać, bo ja nie mam takich. Aha, super, bo ty, nie jestem adminem, jestem tylko youtuberem. Ja wpisuję i lecę, nie? Jesteś tylko youtuberem. Dobra, jestem. Dobra, klikamy ten przycisk. Ten? No, bo cię tepnie to w losowe miejsce na mapie. Nie tepnęło nas w to samo, tepnęło ci gdzie indziej. Ale po prostu szukaj w tamtym miejscu, w którym jesteś. Szukaj jakiegoś miejsca, w którym będziemy mogli założyć swoją działkę. Najlepiej, żeby dookoła nie było totalnie nic. W sensie najlepiej drzewa, nie? Albo jakieś takie po prostu jakaś taka działka, żeby po prostu nie było sąsiadów. Ponieważ jak mamy sąsiadów, to jest źle, bo wtedy wszyscy wiedzą, że to jest w tamtym miejscu i nas od razu tam wszyscy już stream snajpują i jest niemiło. Więc musimy znaleźć no, ej, powiem ci szczerze, że ja znalazłem całkiem ciekawe miejsce, ale tutaj już byli ludzie. A ja ludzie. Mam tragiczne, bo ja mam ogólnie, no po prostu tragedia, nie? Totalna tragedia jest u mnie. Mówisz? Ej, czemu jakaś teleportacja? Dlaczego tu jakaś teleportacja? Ktoś chce się do siebie teleportować? Nie? Nie, ja nie mogę, ja jestem chyba przy jakimś borderze, ja nie mogę przejść, kurde, a dalej. O co tu chodzi? To może ty jesteś przy krawędzi? Co to jest za zamek? Ktoś tu wybudował! Bartuś! No dobra, powiem szczerze, zrobił na mnie wrażenie, ale no to w takim razie musimy lecieć znowu dalej, bo nie chcemy koło Bartusia być. Dobra widzowie, mamy idealne miejsce do tego, żeby właśnie w tym miejscu się osiedlić. Jak widzicie, jesteśmy w jakiejś jaskini, w jakiejś dżungli, tam widzę, że ktoś coś na górze budował, ale ogólnie wokół nas żadnej działki nie ma, więc fajnie, zakładamy działkę, już wymyśliliśmy nazwę i to będzie D, załóż, mleczne tosty, widzowie, tak się będzie nazywała działka, uwaga, pyk! Mleczne tosty! Werble? Sorry, nie wiem, perli. Mleczne tosty. Nice. Mam nadzieję, że dodałeś program jakoś tak fajnie, bo tak, nie, uderzałem po prostu w stół. Nieważne. A, dobra, no, mamy naszą działkę. I teraz tak, słuchaj, najważniejsze co... Ale czekaj, kurczę, a ja... No. Co? A ja też mogę to budować. Aha, bo muszę się dodać. D... Nie mogę. D invite Milkacz. Zaprosiłem cię. D... Możesz de teraz dołączyć do mlecznych tostów. Jestem. Wow!
Dzień dobry. O, piszę ci nad nickiem, mleczne tosty. Dobra, no nice. Fajnie. Dobra, no czyli tak wygląda ta nasza działka. Ja się muszę tutaj rozejrzeć po okolicy, jak to tutaj wygląda i co my tu możemy zrobić. Ogólnie wydaje mi się, że wiesz co, my jakby myślałem na tym, żebyśmy mogli mur zrobić, ale ten mur chyba za bardzo nie działa, bo ja kiedyś też miałem mur. Dobra, słuchaj, musimy się zająć jakoś tą działką i coś tutaj trzeba zrobić. Ja proponuję tak, ja proponuję, żebyśmy... Czekaj, ja sobie wyłączę ten czat, bo mi tu ciągle piszą do mnie. Ja proponuję, żebyśmy mogli, żebyśmy robili coś takiego, że... O, czekaj, my tu mamy jakąś taką fajną tą kopalnię. Kurczę, wydaje mi się, że wzięliśmy za bardzo ciężki teren do, że tak powiem... Nie, damy radę. Do oskromienia. Dobra, chodź, tu będzie nasza pierwsza baza, zapraszam do mnie. Okej, idę tutaj, tu? Nice. Robimy tutaj wejście i teraz ten środek trzeba, prawda, jakoś wyrównać. Tutaj w tym miejscu... Ty wiesz co, bo ja mam... Ja mam widzowie tutaj admina, ja mogę sobie zabrać to. Bierzemy to, wszystko. To takiego wziąłeś. Bitcoiny sobie biorę, to sobie biorę. No biorę sobie tego kita całego, bo... o, i patrzcie, tu widzowie jest na przykład główka do odebrania. Głowa Szczypsona i głowa Dave'a. Jak chcecie oczywiście, kupujcie Kit Cox Plusa i wtedy macie głowę. Miałeś tam do odebrania. Ty możesz jako YouTuber. Właśnie kit. Nagroda. Nie, a ty już odebrałaś dzisiaj. No i dobra, no i z tego. Ja nie miałam twojej głowy do zabrania w ogóle. Nie miałaś, musiałaś być. Nie, nie miałam, ja nie miałam. Jak nie miałaś? No to masz, to ja ci miałam. Dam. Proszę bardzo, masz moją i Dave'a. Moja nie potrzebuje. Bez sensu. Dziękuję. Spoko. No, ej, znowu, dobra. No nie, no ja ich nie zabrałam, ja nie mogę... A mam ją, dobra, bo mi się tutaj coś baguje, okej? Dobra. Możemy teraz kontynuować odcinek. Teraz już możemy. Dobra, no to lećmy dalej w takim razie. Ej, ja mam strasznie dużo kitcoinów tutaj ogólnie, ale dobra, nieważne, to jest mało, bo to jest teraz nieważne. Odłożę sobie tak, shulker boxa sobie tu odłożę i wkładam tutaj te rzeczy, których nie potrzebuję. Tylko ten szybcior, on jest chyba efficiency 5, fortuna 5, no nie, no ten szybcior jest lepszy niż ten kill off. Dobra, robimy sobie tak. Okej. Okay. Dobra, możemy w takim razie przejść do kopania. Trzeba wyrównać całe to miejsce, tak żeby to tutaj jakoś wyglądało. Mamy tutaj węgiel, jak widzę. Więc weźmy go i wezmę patyki. Ej, trzeba drewno ogarnąć, takie rzeczy. Ja właśnie... O nie, to była kradzież. To była perfidna kradzież. Przepraszam. Ej, mam szelfy! Fajne rzeczy. Ja też mam. No dobra, i co się chwalisz? Dobra, nieważne widzowie, my się dzisiaj jakoś widzę nie umiemy dogadać. Emilia jakoś na mnie krzyczy. Nie, ja nie krzyczę, bo po prostu ja cię tutaj informuję i ty... Ale ogólnie widzowie, jak chcecie więcej odcinków, prawda, tutaj z Kidowicy SMP, gdzie z Emilią będziemy rozwijać sobie tą działkę, no to zostawcie łapkę w górę, nie? I ten, i proszę, nie szukajcie nas, bo... no po prostu zniszczycie nam to wszystko, jestem przekonany. To zawsze tak będzie, jak tylko nie przedłużę tej działki... To już będzie problem. Właśnie musimy zdobyć diamenty, żeby przedłużyć tę działkę, bo na dany moment ona... Z diamentami się przedłuża działkę? No, ty... tak. Nie, serio? No, serio. Nie. Ile to kosztuje? Serio. Ile to ten... D prze panel i tutaj mamy przedłużanie działki. Żeby przedłużyć na 7 dni, musimy wydać 20 diamentów. Gdzież to takie pieniądze? Dużo! Ale no trudno, trzeba walczyć o swoją działkę. Dlatego straciłem poprzednią, nie? Okej, ale... rozumiem. Dobra. Dasz radę? Uzbierasz? Tak. Stary, dobra, słuchaj. Ja założyłem działkę. Twoim zadaniem jest zdobyć diamenty. Nie. Ej, wiesz co jest najgorsze? Że właśnie tutaj jakby... Ej, teraz chcę o tym pomyślałem. Tu jak to jest przekopana ta mapa już, tak? To może być bardzo ciężko znaleźć diamenty. No. W sensie, no nie, no dalej ich będzie naprawdę bardzo dużo, ale... Ale z czasem będzie coraz ciężej i po prostu wydaje mi się, że... W pewnym momencie już nie będzie żadnych diamentów na mapie. Tak, i jak wtedy przedłużyć działkę? Wtedy okaże się, że żadne działki nie mają prawa bytu i wszystkie będą zniszczone. Prawda, niszczone. Ej, ja, wiesz co, powiem ci tak, ja teraz prowadzę content, którym testuję lifehacki z TikToka. Ja ostatnio widziałam taki lifehack na TikToku, że można pomnażać diamenty. Wiesz co, ja sobie spróbuję po prostu takie tutaj eksperymenty robić po prostu. Aha, ale wiesz, jak to zrobisz na tym serwerze, to staniesz pana? A czemu? Ja ci wkleję, ale to nie rozumiesz, ale to jest lifehack. Nie, bo to jest lifehack. Pozbijemy się obiadem, przepraszam widzowie. Smacznego. Dzięki. Ja jeszcze nie jadłem. A ja jadłem. Kurczę. Ej, no ja to właśnie zamurowałem dirtem, nie? Znaczy, jakby odmurowałem dirt, bo chciałem zrobić to z cobblestone'a, żebyśmy mieli... Kurde, dlaczego takie brzydkie? No bo póki co, to nas nie stać na lepsze rzeczy. A z czego to ma być? Nie mamy itemów na razie. Nie wiem, no zacznij przetapiać coś. Patrz, ja tu nawet mam crafting. Ja nie mam czasu. Proszę. Ja nie mam czasu na przetapianie. Ja to muruję tak na razie. A może to jakieś tam, czy jakieś...
Są tu jakieś fajne rzeczy, na przykład jakieś enchant na piecyki. Nie ma, tu nie ma w ogóle żadnych fajnych rzeczy. Daj mi kobla całego, którego masz, go przepalasz właśnie. No właśnie trochę przepalam, ale trochę mam i trochę ci mogę dać tak w sumie. Daj mi trochę. Proszę. Dzięki. No bo tu muszę po prostu dokończyć tą dziurę, zamurować ją odpowiednio. Musimy zrobić tutaj ścianę, więc robię ją w momencie w ten sposób. Coś takiego. Ej, tak, fajnie, żeby Gizmo nie mógł wejść. Fajnie, że mogę latać na tym serwerze. Dzięki, że mi to dałeś. To nie ci dałem, tylko to jest jakby tą możliwość mają KitKox Plusy! Oczywiście, więc widzowie, jak chcecie mieć możliwość latania na serwerze, no to oczywiście z rangą KitKox Plus. Możecie mieć wszystko. Dzięki za KitKox Plus. To nie ja ci dałem akurat, to po prostu jest jakby domyślnie, że ranga YouTuber ma jakby stałego KitKoxa. Dobra. Mamy drzwi. Dobra, tu i czekaj, ja jeszcze tu bym zamurował, czekaj, czy te drzwi będą mogli otwierać ci widzowie, czy nie? Musimy się zabezpieczyć, wiesz, bo ja jestem pewien, że my tutaj będziemy mieli najazd, nie, widzów za niedługo. No dobra, no ale to co, ale nie mogą nam w skrzynkach grzebać i tak dalej, jak to nie, działa, w skrzynkach nie mogą, ale mogą się tam dostać, zrobić? Więc... To... No i co, wiesz co, ja ostatnio myślałem, że nie mogą nic, nie, a jak ostatecznie przyszli, to mi spalili, ten wszystko, więc no... Tak się serio? Składa, widzowie, a ja serio miałem tak taki fajny mur, nie? Już miałem taki dobry mur. Widziałaś moją działkę? Nie. Widziałaś moje działki? Nie, ale teraz mamy mleczne tosty i to jest nasza wspólna działka. No dobra. Nie wiem. O, zamurowałaś to, jak miło. Ej, dobra, no i patrz, jaką mamy fajną działkę, nie? Podobać się? Nie robi się dom. Dopóki co to jest taki. To jest tak piękne, że. Totalny szczoch póki co, no ale... Nie no, co to jest super. Ale ja widziałeś w ogóle, że patrz, że to przesuwa? Patrz, jak tu staniesz i otworzysz to. No wiem, to cię przesuwa. Przesunie. Super. Taki, widziałeś taki lifehacka, ty jakieś rozłożenie diamentów, a tu przesuwany, prawda, shulker box, nie? Co ciekawe, tak. Powiem ci ciekawostkę, jak staniesz na skrzyni i ją otworzysz, to nie wpadniesz do niej. Też mega lifehack. Dzięki za te lifehacki. Spoko. No dobra, widzowie. Na pewno będą miały swoje miejsce. A ty... Ej! Już pierwszy widz! Aha, ten. O nie, jak nikt nie będzie wchodził do mojej... Patrz, jakie mamy nowe pomieszczenie! Nice, jakie fajne! O kurde. Idź, co? Dobra, co się boisz? Co się srasz? Dobra. Dobra, ten szybcior z tym kurczę fortuną na piątce to. Wyjrzał się. Sorry. Dobra, patrz, ile ja mam już węgla, wykopane dwo co? Serio? Don't make eggs. Don't make eggs. Co? Don't make eggs. Make eggs. Czemu make eggs? No, nie rób sobie jaj po angielsku, don't make a eggs. A ja eggs, że x, do, i, dobra, nieważne. A, nieważne. Ej, my nie mamy jedzenia. Znaczy mamy złote jabłka, ale nie mamy innego jedzenia. Ale w sumie możemy jeść złote jabłka, nie przejemy tego przez cały dzień. A jutro mamy do odbioru nowego KitKoxa. Dobra, widzowie, kończymy w tym momencie ten odcinek. Jak widzicie, daliśmy sobie dobrze radę. Emilia ma trochę KitKoxów, ja mam trochę KitKoxów. Ile masz KitKoxów? 30 brązowych. To masz to ode mnie jeszcze w prezencie, bo ja mam 64. A my widzowie, żegnamy się z wami. Kolejny odcinek z naszej, prawda, cudownej działki będzie już niebawem u mnie albo u Emilii. Więc wbijajcie do niej na kanał. Trzymajcie się, elo!